Inauguracja nowego roku akademickiego, szczególnie dziś, w kontekście nowej ustawy zobowiązuje do autorefleksji nad własną tożsamością. Teren naszych badań oraz granice wiedzy u nas zdobywanej i rozwijanej wyznaczają podmiotowo i metodologicznie wydziały skupiające określone kierunki nauki. Uniwersytet posiada dzisiaj 10 wydziałów. Mamy w swej ofercie 33 kierunki studiów. 11 dyscyplin naukowych na naszej uczelni posiada prawo do doktoryzowania. 6 ma prawo do habilitowania. W większości są to kierunki humanistyczne. Na dzień 1 października bieżącego roku uczelnia nasza liczy 18 173 studentów, z czego na pierwszy rok przyjęliśmy 6006 osób. Gdzie jak gdzie, ale tutaj właśnie w czasie inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego można potwierdzić taką generalną dewizę wszystkich optymistów, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No bo przecież wszyscy tutaj doskonale wiemy, że jest to dzisiaj efekt odłożony w czasie, ale decyzji, która była decyzją antykościelną, antynarodową, antypolską, wyrzucenia swego czasu Wydziału Teologii z Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej bazie powstał pełnokrwisty uniwersytet i że się rozwija. Ma swoje sukcesy, ma swoje zadania, stoi w obliczu swoich bardzo poważnych wyzwań. Ważna oczywiście jest historia, ważna jest teraźniejszość i z największą satysfakcją odnotowuję tutaj sukcesy uczelni w tym nowym wydaniu istniejącym od 13 lat. Odnotowuję i te sukcesy, które widać gołym okiem w postaci nowoczesnego kampusu i życzę tych sukcesów dalszych, bo to oznacza, że to jest uczelnia żywa, uczelnia, która ma wewnętrzny potencjał i ma coś, co jest niesłychanie istotnego, ważnego, jest potrzebna z punktu widzenia tego, co się dzieje wokół uczelni, w Kościele Polskim, tego, to, co się dzieje w państwie polskim, w społeczeństwie. Bo dzisiaj istotą problemu, przed którym wszyscy razem stoimy, to jest zdolność nie tylko zaspokajania własnych potrzeb, ale skutecznego reagowania na rzeczywiste potrzeby świata zewnętrznego. Chciałem więc z myślą o przyszłości życzyć także i Uniwersytetowi prymasa Stefana Wyszyńskiego sukcesów poprzez funkcjonowanie w ramach nowych, wcale niełatwych ram prawnych stworzonych przez ustawę, która zaczyna rządzić szkolnictwem wyższym i polską naukę od tego roku. Gdzie jak gdzie, ale właśnie w tego typu miejscu, gdzie jest ten styk państwa, kościoła, gdzie jest styk wiary, nauki. Musi być też odwaga w myśleniu na to, jak powinno się odpowiedzieć na wyzwania przyszłości. Można oczekiwać i trzeba stawiać tego rodzaju zadania, aby w tego typu uczelni była odwaga w myśleniu o nowoczesności jako o wyzwaniu, a nie zagrożeniu. Zagrożenia są zawsze, pojawiają się nowe i na nowe wyzwania i zagrożenia trzeba umieć odpowiedzieć po nowemu. Tego życzę odwagi i w tym obszarze życzę z całego serca. Gratuluję serdecznie. Chciałem powiedzieć ostatnie lata, kiedy będą indeksy takie, jak ja miałem. To nie będę już lekko dzisiaj mówił. Zmienię się potrzeb studentów. Jest mi nie życzę. Nie wiem, gdyby nie przyjdzie. Przyjmuję. Dziękuję. Samych sukcesów. 400 zł.